Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka, z tej strony Mitrok, zapraszam was przez serdeczny kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy po raz kolejny wampirze. W poprzednim odcinku udało nam się znaleźć panią Harriet Johnson chyba. Byliśmy w kanałach, zabiliśmy podwładnego naszego stwórcy, czyli takiego jakby wyższego wampira. Też udało nam się zabić Shona, dlatego że usnąłem, że będziemy prawdziwym wampirem, będziemy zabijać każdego, na kogo mamy okazję, bo jednak przyda nam się exp, żeby móc ulepszyć jeszcze bardziej postać, bo jednak nie wiem, czy nam starczy poziomu, żeby przejść całą grę. Aktualnie chyba kończymy już trzeci rozdział, jeżeli się nie mylę. Wychodzimy sobie z tego całego przytułku Shona i nagle widzimy kolejne ciało, więc chyba ten morderca dalej gra sobie z nami wchowanego w berka. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. Stara broszka. Szukaj zwłoki. 29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. O, czerwone rzeki. Znajdź mieszkanie mężczyzny w tej okolicy. Przeszukaj mieszkanie. A, to trzeba trochę przelecieć. No dobrze, wygląda ciekawie. Otworzymy. Odblokowano. Wybitnie. Czyli tak, mamy kolejne już rzeczy odblokowane. Mamy kryjówkę kolejną. Jeszcze lepiej. Nie, to jest ta, w której już byłem chyba, bo kojarzę. Rozmieszczenie ciała. Zobaczyłbym tutaj na pewno, czy możemy coś sobie ulepszyć, bo z tego co mi się wydaje, to chyba zagotowanie krwi może wlecieć. Albo jeszcze ta bestia taka. Poziom 20. O, to mogę. 2000, niech już będzie. Poziom 17. No, ta bestia wydaje się być przepotężnym ulepszeniem. Nic, wściekłość. Ja tak to nazywam bestia. Jak i to zagotowanie krwi jest mega mocne. To jest przepotężne. Ostatnio umiejętność na pierwszym poziomie zadała coś około 1000 obrażeń, jest na drugim poziomie, ło, musi się dziać, a to jeszcze ma tyle poziomów. Ciekawe. Kolejne ulepszenie na 20, ale my już mamy prawie 19, więc bardzo fajnie. Następnie kolejność może bym brał sobie coś pod życie, bo jednak może tą obronę bym sobie brał, bo ona nie jest najgorsza. Trochę kosztuje, albo jeszcze autofagię, albo życie, bo gdzieś tutaj było ugryzienie, o, ciało właśnie. Zdrowie mógłbym sobie podbudowywać, bo ono jednak nie jest jakieś takie drogie, a sporo może nam dać. Mamy to wydane, potwierdzamy. Dobra. Kolejna noc. Akurat fajnie to wygląda. No i status już, no trochę już nam opada dzielnicy. Krytyczny, o. Mamy trzeci poziom hipnozy, bardzo fajnie. Wszystko mamy uzupełnione, bardzo dobrze. Bo to niestety tego stołu rusznikarskiego chyba nie mamy, tak? Nie mamy, o! No to jeszcze lepiej, to bym sobie ulepszył tutaj zwyczajny rewolwer na ten poziom. Fragment porządnego spustu, jeszcze nam brakuje. Albo 70... Kurde, spore obrażenie ma. Szybkostrzelność. Albo ogłuszenie. Szczerze, ogłuszenie wydaje się być fajne. A tutaj zadawane obrażenia. Obrażenia. Dobra. Potrzebuję fragment spustu. Dobrze. Tutaj tego ulepszyć nie mogę niestety, ale dobra, to już mam. Może kołek. Do ogłuszenia. Ogłuszenie wydaje się być bardzo fajne. Często akurat z niego korzystam. Może maczeta? Nie, to już mam zrobione. Tak, mam. Dobra, może być. Mi tam pasuje jak najbardziej. Fajne akurat wygląda system rozwoju postaci i tak dalej. Przyjemne są akurat te bazy i to, że nie trzeba wracać do tej naszej głównej, bo w każdej bazie mamy, w sensie w każdej tej kierówce mamy łóżko, czyli zapisywanie jak i ewolucja postaci, jak i też stół rusznikarski, gdzie możemy sobie rozwijać naszą postać. Tutaj chyba trzeba bić. Nie tak chciałem. Chciałem dwóch naraz tą włócznią. 750 może być. Okay.
Ciągle tyle samo im zadajemy, czyli 25. Chyba, że to zależy od jego wytrzymałości. Pragnę zwyczajnego spusta, ja potrzebuję ten lepszy spust. Chyba, że kupiłbym od jakiegoś sprzedawcy. Że tak też może być. No, powinno mi chyba już stać, tak mi się wydaje. Że do tego to musiałbym się przejść pewnie do jakiejś handlarki, bo wiem, że tutaj... O, w szpitalu w sumie. Nawet jak z którym Swainem. Bo jeszcze mamy handlarza. No można by się wrócić chyba do szpitala w Pembrokes. Tak mi się przynajmniej wydaje. To jest dobry pomysł chyba. Więc jeżeli będziemy mieli taką misję fabularną, aby tam się wrócić, dobrze coś takiego zrobić. Jednak to mi się przyda. Dobra, piątka. Zagotowanie krwi. Teścik, ile zadamy. Od razu go zabiliśmy. Czyli sporo obrażeń. Brama do Finsbury. Dobra. Tutaj nic więcej nie było. Szkoda. Ale na pewno przyda się wrócić do Pembrokes, bo tam, no, możemy pogadać z paroma postaciami jeszcze. To jego mieszkanie, no to powiedział, że jest tutaj. 29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? Sporo krwi. There's been a fight here. This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? Pewnie jakiś wampir i to dość mocny musiał to zrobić. Bo to będzie walka z bossem. Może jednak nie? Zawsze widzę takie otwarte przestrzenie. Tak w pseudo otwarte przestrzenie to ja już widzę walkę z bossem. Tak zazwyczaj jest. It's locked, all right. Już myślałem, że kolejne przejście będzie niestety nie podążaj tropem krwi. No dobrze. Cadet Priven. No. No, nie mogę ciągle tym trafić coś, żeby dwóch przyszło naraz. Frontana to nie to. Chciałem te przedmioty z nich pozbierać. W miarę możliwości to wszystko sobie zbieramy. Tutaj na ścianie nic nie było, krew sobie dalej tutaj idzie. Coś mi się wydaje, że to będzie walka z kimś. Grzanie krewki. Jeszcze zadaje obrażenia w czasie używania. I wybucha jeszcze. Nie, no także to jest przemocne. Nie tylko, że ja go stunuję, zadaję mu obrażenie, to jeszcze wybucha potem. Jej śmierć. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. Może Lady Ashbury to zrobiła? Nie. Może ona za tym wszystkim stoi tutaj. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Kwiat Mary. Her shoes and clothes are quite worn out. Only a golden watch in her pockets. I see you. Okay. Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Ciekawe to wydaje się być. Czyli na to chodzi, że mamy innego wyższego wampira, czy to jest Ekon? Ekon? Tak jak my i Lady Ashbury? Możliwe, że tak, przynajmniej tak mi się wydaje. O, tutaj coś było. I won't let you escape. Jakaś nowa źrenica. Very fast, but I'll catch you. Ona ma też chyba jakby większy zasięg tej teleportacji takiej. They've all been butchered.
A za to i ten oboi nam dali. My przecież idziemy na ten cmentarz, gdzie był pogrzeb Mary, tak? No tak, to jest ten. Ja piorniczę. I can still sense a presence. Według mnie Lady Ashbury jest sas trochę. Jak tam się dostać? Cholerka. Może od tej strony. O, miałem ją namówić na powrót do właśnie gdzieś tam. My name is Zhao Xun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Zhao Xun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually, you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. But you're not dead. There is a difference between visiting the dead and staying with them. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. You should go home now. No, not yet. I miss my dear Matthew so much, and I can't forgive myself. Po co mam ją namawiać, jak mogę wyssać krew? No to samo wychodzi. Ja akurat trzeci poziom wcześniej wbiłem, więc bardzo fajnie. Była sama, idealnie. My beloved husband, I die by your grave. We'll be together soon again. Musiałem tak zrobić, to wydawało mi się być. No dobra, wyjście. A niestety mi się zakończyło się niepowodzeniem. Nie rozumiem czemu. O. Jakieś jeszcze legendarne przedmioty dostałem. Stawczyła tajemniczemu wampirowi? O nie, to jest ten ksiądz. Ten miły dla nas. What have you done? Vicar Larrabee. What happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! Vicar, Vicar! Jonathan is no demon. He's just a loving son returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary. It has been you all along. Oh, it's me all right, precious brother. Why did you lure me here? I'm gathering the family for a final reunion, all smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, I... What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. Mary, let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Right then. Speak. My prayers went so long without an answer. My husband killed in France. My child carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital, cemetery to cemetery, grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare.
And there you were, in front of me, on a dark pier. It was the hunger. You know it now as well. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again. As you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary. I had taken your life before I realized it was you. I tried to kill myself. But you failed in your attempt. We cannot die, can we? We are a plague. I've watched you, Jonathan. You pull the strings and sever them. I've done what I had to do. I did not choose this fate, but I will have my answers. There are no answers, Doctor. There's nothing left but pain and lies and treachery. Mary, wait! Time to go, Mother. Give my regards to my son. No! 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 This is what I do to those I cherish. Can you imagine what I have in mind for you? I'll destroy you! Finally, we hear the truth! Dr. Reed, admit it. You're a monster who takes joy in killing, who relishes the chase, the secrecy of it all. I'm still a scientist. I shall find a cure for this madness. You lie to yourself. Confess your sins. Over the slaughtered corpse of our mother! Are those tears, brother dear? Your heart still bleeds with emotion. My dead heart has dried. You are mad. Oh, so that's what I am, Doctor. Mad? I was beginning to wonder. I've been hearing voices, one in particular. That of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my head. I cannot let you kill again, Mary. Time to die, brother. And this time for good. You killed me, brother. O, nie chciałem tego. O, walki z własną siostrą się nie spodziewałem akurat. Wow. I'll do to you what you did to Dorothy Gray. Kiss me again. Mam plan zmienić broń na pistolet i zobaczymy, jakie to obrażenie zadaje. Abomination. Oczywiście. Rest in peace, monster. Raz zmiana broni na kołek. Nie to. O cholera. I'll show you the same kindness you showed Sean Hampton. Dobrze, mam tą apteczkę.
Well, brother, it's time to bring this conversation to an end forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the harbinger bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. I will find a cure, Mary. I swear it. Then, at last, I can forgive you. Jedna z mocniejszych scen według mnie, kurde. Kilka nocy później. Według mnie czadowe to po prostu było. Kurde. Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood. Via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek. Are hiding in our blood. Rosnąca gorączka, rozdział czwarty. A gdzie ja jestem? Wielkie polowanie. W końcu jest Lady Ashbury na West Endzie. A, jestem w naszej bazie. Bardzo fajnie. Odnowimy sobie wszystko. No dobrze. Wygląda to bardzo ciekawie. Co ja mam aktualnie zrobić? Mam chyba przebadać krew, na to wychodzi. Albo coś innego. O. Zbadamy sobie wszystko. Jest taką dwie apteczki. Tutaj przyspiesza wzrost wytrzymałości, słabe. Natomiast przywraca 60 punktów krwi. Zrobimy sobie. Natomiast przywraca 100 punktów krwi. Też sobie zrobimy. Wydaje się być przemocne. 500 punktów zdrowia? Pewnie. No, poczułem właśnie moc tych wszystkich składników. Środek na zmęczenie, niech będzie. Na przeziębienie, na ból głowy, na anemię. Porobimy sobie akurat to. Mogą się przydać te wszystkie rzeczy, jeżeli spotkamy jakąś postać. Pięknie. Czy mogę tutaj coś ulepszyć? Brakuje mi. W kołku też. W maczecie też. A tutaj? A, moje przedmioty to nie to. Jeszcze tutaj chciałem zrobić przespanie się, ale ponieważ, szczerze, ta gra jest tak zajebiście dobra, że kurde, no naprawdę, to jest tak świetnie wszystko zrobione, że szczęka opada, tyle mogę powiedzieć jedynie. 3 serum, no niech już będzie. Wyśmiemy sobie to, wydaje się być przydatne. 4 serum,
Tanie to jest ulepszenie, co akurat nam się przyda. Włócznie mogę chyba ulepszyć. Większe obrażenie niż poprzednie, niech już też będzie. 4500 przyda się. 21 poziom już mamy. Cholipka. I teraz chciałem jeszcze chyba sobie zdrowie trochę podbudować, tak? Tak, bo to jest stanie, to sobie weźmiemy. O, teraz mamy tak dokoksaną postać, że naprawdę. Jeszcze chyba tutaj wytrzymamy. Nie, nie damy rady niestety. Coś tańszego na przykład? Nie. Może tu? Też nie. Może obrona? 600, kurczę, nic nie ma takiego tańszego. 2000, no ciekawe. A ugryzienie? 600, no kurczę, no wszystko co jest 600 wymaga. No też 600. Dobra, starczy mi tyle na razie. Oh. No i pięknie. Kolejnej nocy. Nie no, po prostu tego jest tak wybitnie dobra, że... Wow. Szpital Pembroke. The flower's dying. It needs water. Sprawdź swoją korespondencję. No dobrze, w takim razie... W rozdziale czwartym będziemy dopiero kontynuować w następnym odcinku. Siemka.